Ustawienie ławki do ćwiczenia mięśni dwugłowy ut w leżeniu jest takie same, jak do ćwiczenia mięśni czterogłowy ut w siedzeniu. Wałek wyjmuję z tego ramienia i teraz w zależności od długości nóg mogę go wstawić w te cztery otwory, mogę go wstawić w ten sposób, wtedy odległość jest największa, mogę go wstawić odwrotnie. W ten sposób, wtedy odległość jest trochę mniejsza, a mogę go także wstawić na przykład w te otwory. Tutaj, w zależności od tego, kto jakie długie ma nogi, ja go sobie ustawię w tej pozycji. Bardzo ważna rzecz, aby podczas treningu nie wyszedł on nam z tego gniazda ten wałek. Z drugiej strony zabezpieczam go tą zakrętką. Zakładam obciążenie, blokuję zaciskiem sprężynowym, kładę się na ławce i mogę rozpocząć trening.